Szczyrk to idealne miejsce, aby zatrzymać się na chwilę, popatrzeć na to, co tworzymy, na to, jak to tworzymy i w ogóle, dlaczego kodujemy tak, a nie inaczej. To idealne miejsce, aby pogadać o czystej architekturze, ale to za chwilę. Jeśli popatrzymy na warstwę demograficzną Szczyrku, odrobiłem lekcję, 47% mieszkańców stanowią faceci. Myślę, że jak liczymy tutaj obecnych na konferencji, to zniwelowaliśmy ten deficyt, także myślę, że jest pół na pół. Ale uwaga, teraz będzie zadanie dla Was i jedno pytanko, za które można coś fajnego przygarnąć. Uwaga. Ilu mieszkańców liczy Szczyrk? Dwóch. Dobra, 5 tysięcy, a jakaś druga cyferka? Precyzyjniej. Dobra, wygrywa 5 tysięcy, było bliżej, także zgłoś się po prelekcji, bo mam coś do ciebie. Tutaj, no, sorry, no, złapałem pierwszego kolegę tutaj z lewej strony. Dokładnie, 5734 według Wikipedii, jeśli można wierzyć temu źródle. Dobra, ale wracając do naszej architektury. Architektura aplikacji, wiadomo, dzielimy na różne warstwowe i tak dalej, ale ja mam takie dwa podziały. Jeden to architektura nudna, która została kiedyś poczyniona, działa, nie zmieniaj, no bo ktoś te łebki zrobił, nie ruszaj, bo jeszcze się popsuje. Bardzo często takie projekty, właściwie projekty zostają, ludzie się zmieniają, bo po prostu tam się nic nie zmienia i brakuje wyzwań takich deweloperskich. Drugi typ architektury, który zauważyłem, to architektura chaotyczna, najczęściej w wyniku pożaru. Może to być pożar na produkcji, bo po prostu coś nie działa optymalnie, a może to być taki pożar typu PM zapomniał, że miał coś wczoraj zrobić, deweloper, że na przedwczoraj zapomniał powiedzieć deweloperowi, że coś na przedwczoraj trzeba było zrobić. Szybka łatka, ciach, funkcjonalność poszła, tylko tak działa trochę sobie nie bardzo. Najczęściej właśnie taka architektura doprowadza do architektury lekkomyślnej, czyli kod staje się tak splątany jak hybryda spaghetti i lasagne i w efekcie czego ruszenie takiej architektury jest cholernie ciężkie. A sama architektura aplikacji to tak naprawdę szereg podjętych decyzji, których skutków nie można łatwo zmienić ze względu na koszt takiej zmiany. Więc zdecydowanie obydwie te architektury gdzieś ze względu na poprzednie decyzje nie dają się w prosty sposób zmienić. Ja nazywam się Michał Cisz, na co dzień jestem odpowiedzialny za development strategiczny w Focus Telecom Polska. Oprócz zagadnień związanych z architekturą, interesuję się również ogólnie i szeroko rozumianą zwinnością, zwłaszcza Extreme Programming, i komunikacją, i wszelkimi ideami, które mogą usprawnić właśnie wymianę wiedzy w zespołach. Oprócz tego w kwietniu tego roku zainicjowałem migawkę IT, to jest taka łuska myśl programistyczna, ale o niej będzie na koniec. Oprócz mnie w opowieści wystąpi również Janek Koderek. Jest to rzemieślnik czystego kodu, zamiłowania architekt, fan metodyk zwinnych i świeżo upieszony tech lead, który właśnie niedawno dostał pod opiekę swój nowy zespół. Drugą postacią, która się dzisiaj pojawi, to Tomek. Tomek jest przedsiębiorcą, uwielbia nowinki technologiczne, stymulowany 100% arabiką, sypie nowymi projektami. Aktualnie szuka inwestora do swojego nowego startupu. Tym startupem jest Mozartify. Jest to taka fajna, innowacyjna usługa w podejściu do rozliczania tutaj abonamentu. Polega ona na tym, że kupujecie abonament, w abonamencie jest ileś tam punkcików do wykorzystania, tylko rozliczanie polega na tym, że na podstawie pulsometru bądź drgania, które wytwarzacie, na podstawie tego, jak Wam bardzo się podoba utwór, telefon reaguje i ściąga odpowiednią ilość punkcików właśnie z tego abonamentu. Takie fajne coś. No jak się domyślacie, tych dwóch panów się spotkało w funkcji pieniędzy od czasu. Konkretnie, inwestor powiedział Tomkowi, słuchaj, jest wszystko fajnie, masz ten player, pokazałeś mi proof of concept, tylko że musisz jeszcze tą zrobić jedną rzecz, ściągnąć użytkowników, więc potrzebujesz modułu subskrypcji. I masz na to 2 tygodnie. W tym momencie wkracza Janek ze swoim zespołem, świeżym, ambitnym, nastawionym do wyzwań i podjęli wspólny wysiłek, aby wyrobić się w założonym czasie. Zanim rozpoczęli pracę, spotkali się właśnie na tej kawie i to co przeprowadzili, to Tomek oczywiście opowiedział bardzo dużo o tym projekcie, ale notatki, które poczynił sobie Janek, przypominały odkrywanie domeny. Otóż Mozartify to usługa, w której dzierżawca subskrybuje usługę. Na start dostaje pakiet demo, system e-commerce musi dostawać informacje o zmianach subskrypcji dzierżawcy, no po to, żeby można było jakieś działania tutaj marketingowe przeprowadzić.
Aby odnowić usługę, co miesiąc trzeba dokupić pakiet, ale nie mniejszy niż poprzedni. I subskrypcja bezaktywnego pakietu wygasa po X dniach. Oczywiście płatność PayPal mamy i co ważne, możemy te bicia serca, te nowe punkciki, właśnie tą innowacyjność również w trakcie trwania abonamentu dokupić, jeśli nam tego brakuje. Janek poczynił notatki i wyłapał z tego coś, co tak naprawdę nazywa się językiem wszechobecnym i czego później będzie używał w swoim projekcie. Pozwólcie, że wam coś pokażę. I to nie będzie to kod, nie będzie to działająca aplikacja. Zaczniemy oczywiście od testów. Ponieważ Janek wiedział, że ma bardzo mało czasu, więc to, co mógł zrobić, to przygotował testy. Testy behawioralne, w których sobie opisał reguły zarządzające całym tym biznesem, całym tym startupem. Tam zawarł informacje o tym, kiedy i jak można zmieniać pakiet, kiedy można dokupić te hardbity, kiedy ich nie można dokupywać i wszystkie regułki, które gdzieś były krytyczne z punktu widzenia domeny tutaj serca systemu. Na potwierdzenie odpalimy te testy, które przygotował. Wszystkie przeszły na zielono. Musicie mi uwierzyć na słowo. Dla chętnych zapraszam tutaj i pokażę kodzik, który za tym stoi. Ale dość testów, przejdźmy do... Chyba sobie zgasiłem preskę. Dobra, przejdźmy do gotowego produktu, bo to jest najfajniejsze. Mamy API Mozartify. Jest ono wystawione za pomocą dokumentacji, za pomocą Swaggera, czyli implementującego standard OpenAPI. I to, co wykonujemy, subskrybujemy się na usługę. Zacznijmy od pakietu Demo, nie będziemy sobie płacić, przetestujemy usługę. OK, mamy jakieś ID subskrypcji. Możemy zakupić nowy pakiet, a zaszalajmy, kupmy sobie premium. Nasze API przyjęło żądanie, 201 nie jest bez powodu, bo utworzyło coś nowego, utworzyło obiekt pakietu i operacja zakończyła się sukcesem. Dokupmy jeszcze parę hardbitów, tak, bo możemy już na tym pakiecie premium. Dobra, weźmy. 11 może być? Może być. Dobra, zobaczmy. Co Mozartify wie o naszej subskrypcji i czy na pewno to, co kupiliśmy, się zgadza? Tak, posiadamy pakiet premium, posiadamy 511 hardbitów. No, można przyjmować, że tutaj aplikacja zrobiła to, do czego była stworzona. No dobra, standardowa oferta Mozartify wyglądała tak, że możemy kupić sobie w pierwszym rzucie pakiet demo, później standard, później premium. Oczywiście mając premium nie możemy kupić już mniejszego. Zobaczmy, czy jest to prawdą. Tak, do kupienia jako istniejący subskrybent mamy tylko pakiet premium, także nie możemy poza niego wyskoczyć. Plus testy, które mamy tutaj dopięte. Mogą świadczyć o tym, że faktycznie ta aplikacja zachowuje się zgodnie z postawionymi wyzwaniami biznesowymi. Dobra, no i właściwie na tym możemy skończyć. Produkt gotowy, zrobiony w czasie. Proof of concept jest gotowy, otestowany. Ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz. W jaki sposób Janek z zespołem doszli do tego gotowego rozwiązania i w jaki sposób podeszli do niego zwinnie? Bo tak naprawdę mieli bardzo mało czasu, a wiadomo, architektura, wzorce, dobre praktyki programowania, wszystko chcieli mieć na już. Janek wiedział, że projektu nie zaczyna się od pewnych pytań, nie? Czyli nie pozwolił, aby na początku wybierać framework, skupiać się na tym, jaka baza danych. No niestety taki naturalny odruch jest, tak, bo jakiś nowy framework się właśnie pojawia, jakiś fajny storage do przetestowania, tam ten NoSQL nie zawsze pasuje, ale może akurat przy tym projekcie fajnie by było go sprawdzić. Nie. To, co zrobił zespół Janka, to skupienie się na domenie. I co ważne, Janek już widział na własne oczy, jak poprzedni jego zespół, którym pracował, wpadł w tunel poznawczy. Po haśle domena automatycznie w głowach uruchomiło im się DDD. Ktoś nie zna skrótu? Rozwijać? Dobra, pełna zgodność. Dobra, mając DDD automatycznie, no co mamy w DDD? Repozytoria. A jak mamy repozytoria, no to pewnie jakaś persystencja, to jakaś baza danych. No ale jaka? No to może jak już mamy bazę danych, to transakcje. Więc
Janek, żeby przystopować rozmowę o DDD, nie chciał go wprowadzać. Chciał operować po domenie, ale chciał operować możliwie lekko, możliwie zwinnie. Więc zamiast aplikować cały framework DDD i wszystkie zasady, zastosował dwie proste. Pierwsza zasada czystej architektury to to, że warstwa kodu, że kod aplikacji podzielony jest na warstwy. W samym sercu mamy encje. Nad nimi przypadki użycia, które operują na tych encjach. Dalej na zewnątrz posiadamy kontrolery, prezentery, interaktory, wszystko, co służy do wymiany danych w jedną i drugą stronę z użytkownikiem bądź innym systemem. A jeszcze na zewnątrz mamy tak naprawdę szczegóły implementacyjne, bazy danych, drivery, sterowniki, wszystko, co jest tak naprawdę z perspektywy czystej architektury, tylko szczegółem implementacyjnym. To jest pierwsza zasada. Druga zasada to to, że jeśli już mamy te warstwy, to mamy między nimi granice. I ta granica musi być wyraźna między tym, gdzie są reguły biznesowe, gdzie jest domena, a między tym, gdzie są frameworki, gdzie sterowniki, gdzie cała reszta. I przekraczanie tej granicy jest bardzo ważna zasada. Otóż można to zrobić przekroczenie tylko w jednym konkretnym kierunku, zgodnie z zależnością w aplikacji, ale z zależnością wynikającą z przepływu sterowania. Czyli to kontroler musi wiedzieć, jak gadać z domeną, jak rozmawiać, jak wywoływać reguły biznesowe, jak operować na encjach. Encje mają być totalnie świadome tego, co jest na zewnątrz. Tylko to zapewni nam prawdziwą czystość architektoniczną tego, co jest w środku. Janek był też fanem krzyczącej architektury. To jest taki termin, który mówi o tym, że chciał właściwie, żeby ten układ katalogów i plików w projekcie mówił jasno, czym jest aplikacja. Chciał, żeby te pliki, całe drzewko pokazywało, że jest to aplikacja odtwarzająca muzykę, że posiada moduł subskrypcji, komponent subskrypcji, że ten komponent operuje na pakietach, że posiada persystencję i potrafi komunikować się z narzędziami e-commerce. Chciał, aby ten kod sam się opisywał, aby już na podstawie plików wiadomo było, co tam siedzi w środku. Czyli automatycznie stworzyć dokumentację. W pierwszej iteracji, na którą miał 2 tygodnie, stwierdził, że wykorzysta fasady. Fasady to pewnie większość z Was wie, ale dla przypomnienia powiem, jest to taki wzorzec architektoniczny, w którym jedna klasa pełni rolę punktu wejścia do pozostałych znajdujących się wewnątrz i pośredniczy w komunikacji z tymi obiektami, które gdzieś tam właśnie za nią stoją. To jest fasada, jeśli chodzi o tak czysto akademickie podejście. Ale fasada to też najprostszy i najszybszy sposób w implementacji granic architektonicznych. W pierwszej iteracji to, co przygotował Janek, to były 3 fasady. Domena, file storage i Pardot. Pardot taki system marketing automation, który służy właśnie do działań e-commerce'owych. File storage, pewnie się domyślacie, gdzieś tą persystencję trzeba było przeprowadzić. Jak mieli, że plik będzie najlepszą opcją dla takiego posta, żeby pokazać, jak to działa, tak i złapać finansowanie. I domena. Domena w jednym pliku. Dlaczego w tym jednym pliku? Otóż Janek nie chciał dzielić za wcześnie, nie chciał wprowadzać rzeczowników i nazw za wcześnie. Chciał bazować na zachowaniu, czyli na czasownikach, na tym, co tak naprawdę ten kod robi, a nie chciał wprowadzać właśnie nazw i próbować go opisać. Więc to była zasada, którą się kierował. Po prostu wiedział, że za wczesny, błędny podział i próba nazwania obiektów oznacza później tak naprawdę niepotrzebny refaktoring, przenoszenie tych plików z jednego katalogu do drugiego. Po prostu masę niepotrzebnej roboty, tak, której niekoniecznie zawsze się chce i później mamy button bar, który jest zaimplementowany na górze i różne dziwne takie smaczki w kodzie. Dobra, to tak patrząc z zewnątrz. Patrząc wewnątrz, jeśli chodzi o klasę domeny, mamy tam klasyczną domenę, klasyczną fasadę. Publicznie wystawione operacje służą właśnie do subskrypcji, do dodawania pakietów, do wyciągania informacji o aktualnym pakiecie i do przygotowania oferty dla istniejącego bądź dla nowego klienta. Zwykła, można powiedzieć, fasada. To, co dzieje się w konstruktorze, jest to strzeliwanie zależności, czyli właśnie znowu do tej fasady, którą jest domena, strzeliwujemy fasadę file storage'u i systemu e-commerce. I tak naprawdę, o czym jeszcze powiem za moment, te fasada file storage i e-commerce to są tak zwane niejawne interfejsy. Dlaczego niejawne? Jeszcze jeden slajd przerwy i sobie o tym powiemy. Z zewnątrz użycie takiej domeny jest dość proste, tak? Podnosimy jej egzemplarz, parametryzujemy nazwę pliku, gdzie chcemy zapisywać i mamy w kontrolerze podniesioną
całą domenę, wszystkie operacje biznesowe, których potrzebujemy. Ale zespół Janka pokusił się jeszcze o jedną rzecz. Przewidział wyjątki domenowe, czyli nie chciał rzucać obiektów, zwracać obiektów typu mix, tak chyba największa bolączka PHP. Chciał, żeby domena komunikowała się poprzez wyjątki, czyli próba zakupu pakietu większego niż jest dozwolony będzie skutkowała właśnie rzucaniem wyjątku domenowego, który później aplikacja może sobie odróżnić od takich wyjątków technicznych związanych z innymi warstwami kodu. Ale żeby ten użytkownik dostawał takim wyjątkiem prosto w twarz, więc jeszcze opakował, udekorował je w sposób taki human readable, żeby użytkownik też nie czuł się zaskoczony, że dostaje nagle całego stack trace'a rozwiniętego na froncie. Obiecałem, że powiem o niejawnych interfejsach. Otóż mamy coś takiego jak przekraczanie granic domeny, czyli tą komunikację między file storage'em a warstwą domeny. I zwróćcie uwagę na to, jak się nazywają metody w fasadzie storage'u. Jest to utwórz nowego dzierżawcę, utwórz nową subskrypcję, dodaj pakiet. To są metody, które znajdują się w języku domeny. Tam nie ma dodaj linkę w pliku, zapisz mi JSONa. Tam jest operowanie w języku tym, którego używa domena. Czyli tak naprawdę i klasa Pardot, i klasa FireStorage obiecuje spełnić interfejs, wymusza domena. I jeszcze jedna rzecz, którą w tym iteracji przygotował Janek. Zwróćcie uwagę na układ komponentów. Mamy komponent web, mamy dwa core'owe komponenty player i subscription. To, co widzimy tutaj, kawałek kodu, to fragment pliku composer.json opisującego zależność Mozartify web. Widzimy tutaj jasno, że ten komponent korzysta z subskrypcji i z playera. Tak naprawdę, aby być jeszcze mega strict, w tych wygwiazdkowanych miejscach powinniśmy umieścić numer wydania zgodnie z semantic versioning. Co nam to daje? Wyobraźcie sobie, że modułem web zajmuje się jeden zespół, a playerem i subscription dwa kolejne zespoły. Tylko użycie semantic versioning umożliwi komunikację zespołów między sobą i pewność, że jeden drugiemu nie popsuje pracy. Dzięki temu, trzymając zgodności z tą drugą cyferką semantic versioning, wiemy, że taki komponent, mając na przykład, będąc odpowiedzialnym za komponent weba, wiemy, że spokojnie możemy sobie wciągnąć zależność subscription, która będzie zgodna z kontraktem zdefiniowanym w ramach wersji minor. I to jest bardzo istotne i w ogóle podstawa o tym, żeby mówić o czystej architekturze, jeśli chodzi o komponenty. Zatem to, co zrobił właśnie Janek, wprowadził ten podział już na samym początku, wydzielił subskrypcję, bo chciał się obronić przed monolitem, ale chciał też widzieć jasne zależności, które są w kodzie źródłowym. To podejście umożliwiło obu panom sukces. Tomek był bardzo zadowolony z pracy, którą wykonał zespół Janka. Tematy zostały dowiezione w terminie i oczywiście zakończyło się tym, że Janek dostał finansowanie Tomek dostał finansowanie swojego nowego startupu i mógł kontynuować dalszy jego rozwój. W drugiej iteracji, kiedy od strony funkcjonalnej zadaniem zespołu było zaimplementowanie już faktycznego systemu płatności w PayPalu, Janek chciał kontynuować dalej pracę nad architekturą i uczynić ją jeszcze bardziej czystą. Zanim powiemy o interfejsach w pełnym tego słowa znaczeniu, spójrzmy na pewną rzecz związaną z być może czymś takim jak konteksty ograniczone. Otóż Janek zauważył, że przedstawienie oferty dla istniejącego bądź nowego subskrybenta jakoś tak nie bardzo fituje do samego modułu subskrypcji, bo tak naprawdę ten komponent, który odpowiada za przygotowanie oferty, może mieć jeszcze jakiś program lojalnościowy, jeszcze jakieś magiczne zasady wprowadzone gdzieś tam w Excelu na szybko, więc chciał go wydzielić. I dokładnie to zrobił. I wydzielił i uzależnił go od komponentu subskrypcji. I tak naprawdę to, co się tutaj wydarzyło, to powstał kontekst ograniczony marketplace'a i komponentu subskrypcji. Na drzewku plików oczywiście i katalogów widzimy nowy komponent. Architektura, jak widzicie, sporo się zmieniła do ostatniej iteracji. Zwróćcie uwagę na to, co znalazło się w komponencie subscription.
Dalej ono posiada jedno, znowu fasadę, znowu jeden obiekt odpowiedzialny za dostęp do warstwy bazy danych, za persystencję. Teraz już dumnie nazwałem Subscription Repository. Ale to nie całość prac, która była związana z czymś wokół storage'u i repozytoriów. Otóż istniejąca fasada File Storage została podzielona na właśnie abstrakcje Subscription Repository, ale też na konkretne implementacje bazujące na konkretnych driverach. Dlatego mamy bardzo deskryptywną nazwę File System Subscription Repository, które korzysta z drivera File Storage. Czym są drivery? Czy ktoś implementował drivery dostępowe do Postgresa albo MySQL-a? Najpewniej nie. Czy one są częścią domeny? W ogóle. Zatem śmiem twierdzić, że te technikalia w driverach tutaj znajdujące się nigdy nie będą interfejsami domenowymi, bo to bazy danych najczęściej określają właśnie, jakie komponenty właśnie, które tam się znajdują, czy nawet w warstwach abstrakcji określają interfejsy, po jakie się z nimi rozmawia. Idąc dalej, czy zatem File System Subscription Repository, czyli już część domeny, która korzysta z File Storage'u, bo widzimy tutaj tą właśnie zależność, czy jest zaprzeczeniem zasady mówiącej o tym, że NCA przypadki użycia nie mogą nic wiedzieć o bazie danych, bo przecież w końcu wiedzą, tak, że korzystają z jakiegoś File Storage'a z konkretnej implementacji zapisywania danych? No nie do końca. Otóż, drivery należy uznać za komponent bardzo stabilny, bo jak często zmienia się implementacja bazy danych? Pewnie jak wychodzi nowy Postgres, nowy MySQL, to zmieniają się bardzo niskopoziomowe szczegóły implementacyjne, a tak naprawdę abstrakcja, którą te drivery są opisane, są mega stabilne. Jak taką stabilność sobie policzyć? Bierzecie to, z czego w zależności z których korzystacie w liczniku, w mianowniku umieszczacie wszystkie wchodzące i wychodzące zależności do komponentu, do klasy, które znajdują się w tym komponencie i wychodzi Wam ułamek z zakresu od 0 do 1. 0 oznacza komponent bardzo stabilny, 1 bardzo najbardziej możliwie niestabilny. I tak ta zasada stabilnej zależności, którą powinniśmy stosować i którą mianek zostało właśnie w komponentach, mówi o tym, że jeżeli chcecie uzależnić swój komponent od innego, uzależniajcie go od komponentu bardziej stabilnego. Gdyby to nie było spełnione, tak, gdybyśmy uzależniali się od komponentu niestabilnego, to każda zmiana w tym komponencie, z którego korzystamy, wymusza automatycznie konieczność skompilowania bądź chociaż odpalenia cyklu release'a na naszym komponencie, no bo przecież zmieniliśmy zależność tego, z czego pod spodem korzystamy. Mieliśmy repo, więc jeśli tam się cyferka podbiła, u nas też się trzeba podbić, odpalić procedurę testów, wdrażania, czasem bardzo czasochłonną, więc dlatego dla naszego bezpieczeństwa uzależniajmy się od komponentów stabilnych. W trzeciej iteracji okazało się, że oprócz płatności PayPalem trzeba faktycznie zrobić płatność kredytówką. Ale Janek jeszcze chciał podziałać z architekturą, bo jeszcze nie był usatysfakcjonowany. Fasada domeny. Tą, która opisuje właśnie, czym jest nasza aplikacja i jak się zachowuje. Nie spełniała ona pewnej zasady SOLID. Pojedynczej odpowiedzialności? Raczej nie, ponieważ pojedynczą odpowiedzialność spełnia, ponieważ ta klasa będzie miała konkretnie jeden powód dla zmiany. Zmiana w domenie. Więc można ją jeszcze tak wybronić. Ale jakakolwiek zmiana, którą chcielibyśmy dokonać na domenie, wymagałaby dopisywania i operacji na kodzie źródłowym. To z kolei nie jest zgodne z zasadą Open Close Principle, która mówi jasno, że twój kod, który przygotowałeś, powinien być otwarty na rozbudowę, ale zamknięte na zmianę faktyczną kodu, na konieczność zmiany kodu źródłowego, który w tej klasie się znajduje. Mając to na uwadze, Janek zrobił jedną rzecz. Podzielił właśnie klasę domeny na kilka małych klasek opisanych wspólną abstrakcją o nazwie Subscription Use Case. Jest to abstrakcja, jak każda klasa pochodna, to jest tak naprawdę jedna metoda właśnie wzięta z tej fasady. Jest to klasa, którą po prostu budujemy, w konstruktorze przekazujemy znowu parametry w modelu DI, tak strzeliwujemy repozytorium, strzeliwujemy adapter e-commerce'owy, tak, adapter, ponieważ jest to system, gdzieś tam komunikacja po reszcie, więc strzeliwujemy to do tego przypadku użycia i wywołujemy jak zwykłą funkcję. Ten zabieg umożliwił właśnie to, że kod, który został przygotowany przez zespół Janka, był z jednej strony i zgodny z zasadą pojedynczej odpowiedzialności, bo
Każdy z przypadków miał dokładnie jeden powód do zmiany oraz zgodność z zasadą otwarte, zamknięte, gdzie tak naprawdę do tej domeny, którą zajmuje się komponent subskrypcji, możemy te przypadki, operując na abstrakcji, dodawać bez konieczności zmiany kodu, który już został poczyniony, już przygotowany. Zwróćcie jeszcze uwagę na coś takiego jak subscription domain. To przecież była to nasza główna fasada, tak? Czy w takim razie Janek zapomniał jej usunąć? No nie, on jest kreatywnym i cwanym deweloperem i użył pewnej magii. Fajnie, że PHP ją ma. Otóż pozostawił sobie tą fasadę z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że skorzystał z magicznej metody call, czyli generalnie jak podajemy w pierwszym parametrze nazwę funkcji, którą chcemy zawołać, w drugim tablicę argumentów, to odszukujemy sobie taki przypadek użycia i podnosimy go. I co ważne właśnie, możemy to zrobić raz w kontrolerze, czyli podnosząc całą tą fasadę, bez konieczności konstruowania każdego use case'a w mapującej ją metodzie kontrolera, bo niestety musielibyśmy to robić, więc trochę poszedł tutaj Janek na konstruktywną łatwiznę, tak, i przygotował właśnie metodę magiczną, wykorzystał ją, aby po prostu podnieść tą domenę w jednym miejscu i móc operować po wszystkich przypadkach, wszystkich use case'ach, które w Mozartify istnieją. Dobra, wiem, że już jest późno, więc w tym momencie proszę Was o uwagę, ponieważ to będzie najważniejsza część właściwie tego, co chciałem Wam przekazać i ta jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście stąd wynieśli. Otóż, jeśli chodzi o dynamikę komponentów, aby ona w ogóle miała miejsce, w pierwszym etapie koniecznie musimy nasze komponenty opisać numerem wydania. Tylko to umożliwi nam tworzenie relacji między nimi i releasowanie ich w sposób bezpieczny dla zespołów deweloperskich. Co Janek właśnie wykonał i widzieliśmy na przykładzie. W drugim kroku, czyli jest tu zasada Common Closure Principle, tak, o tym możecie poczytać w teorii u Roberta Martina, bo naprawdę on ją obszernie opisał, ale ta zasada mówi tyle, że zgrupuj wszystkie zachowania, wszystkie klasy w jednym miejscu, nie próbuj gdzie iść za wcześnie. To zrobił dokładnie Janek. Zauważcie, że w klasie domeny było i to, co zajmuje się subskrypcją, i to, co zajmuje się marketplace'em, przygotowaniem oferty. Dopiero wiedząc i patrząc po zachowaniu aplikacji, że coś tam jednak nie gra i nie pasuje, te komponenty do siebie nie pasują i są zbyt od siebie uzależnione i komponent po prostu subskrypcji jest za duży, Janek przeprowadził podział. Wydzielił marketplace, oddzielił marketplace od modułu subskrypcji. Co on tak naprawdę zrobił? Zastosował zasadę segregacji interfejsów. Dzięki niej ktoś, kto chce skorzystać z modułu subskrypcji, przyszli deweloperzy, nie muszą uzależniać się od modułu komponentu marketplace'a, który pewnie jeszcze gdzieś tam będzie zależny od programów lojalnościowych i też będzie miał inne relacje. W efekcie byśmy naruszyli chyba wszystkie inne zasady, gdyby ten podział nie został wykonany. Dlatego to, co właśnie jest ważne, to dynamikę, tak? Czyli możemy zacząć od jak największego bloku kodu, jak największego komponentu i w nim umieścić całe zachowanie, następnie rafinować go i dalej dzielić na pojedyncze, mniejsze komponenty, które umożliwią nam późniejsze, łatwiejsze reużycie ich do przypadków, które nam są potrzebne. Ale co jeszcze tutaj jest ważne, gdyby ten podział był zbyt mały, czyli gdybyśmy posiadali zbyt dużo tych komponentów, to mielibyśmy trochę przerąbane, bo sam release byłby kłopotliwy, ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, w której komponent to jest mikroserwis na oddzielnej VM-ce. Wtedy tak, trzeba było zgrać jeszcze, super, że mamy repa, więc wiemy mniej więcej, kiedy jaki moduł trafi, z jakimi relacjami na produkcję, ale dostarczenie tak rozbitego kodu może być bardzo dużym wyzwaniem wdrożeniowym, no bo to trzeba wrzucić, te komponenty muszą ze sobą działać i trzeba kombinować z jakimś gracefulem, gaszeniem, więc też ten podział na jak najmniejsze interfejsy w kontekście komponentów też nie może być zbyt szczegółowy. Więc gdzieś trzeba znaleźć ten złoty podział, gdzieś, tak jak Janek, każdy zespół musi taki podział w kodzie aplikacji znaleźć, aby z jednej strony mieć separację, ale nie za dużą, żeby to komu to, żeby było spełnione i umożliwiło łatwość wdrożeniową.
Jankowi ten poziom się udał i udało mu się dowieść Mozartify i zwinnie, i czysto, i architektonicznie poprawnie. Co dalej może z takim kodem zrobić? Mając czystą architekturę, tak, zauważcie, że nie związaliśmy się ani z żadnym frameworkiem. Tak naprawdę w tym modelu web było zapięte symfony, więc... ale to był tylko szczegół implementacyjny, tak naprawdę... tak naprawdę warstwa webową może obsługiwać dowolny framework, bo przecież mamy czystą architekturę, powiedzieliśmy, że korzystamy z domenowego komponentu subskrypcji marketplace'a, więc tutaj mamy niezależność. Możemy taki kod domeny zapakować do dowolnego systemu przetwarzającego coś w tle, wywoływanego z linii poleceń. Możemy zbudować tego typu aplikację. Mamy przecież czystą architekturę. Możemy wykonać obliczenia w tle. Możemy zbudować kolejkę, przetwarzanie właśnie w kolejce, oparte na przykład o RabbitMQ, czy Kafkę, czy to tak naprawdę dowolny system. Mamy operacje biznesowe, mamy odseparowane, niezwiązane z konkretną implementacją. Jeśli znajdziemy jakąś bibliotekę, która realizuje niskopoziomowe obliczenia super dokładnej matematyce reaktora atomowego, czy co tam jeszcze potrzebujemy, możemy jej dowolnie użyć, bo przecież wystarczy, że obok komponentu web postawimy nasz przetwarzające takie obliczenia i przekażemy te zależności zgodnie z tym, czego oczekuje domena. Także możliwości są naprawdę duże i czysta architektura nam daje. Daje też nam możliwość skalowania tego. Zauważcie, że moduł, tak naprawdę Mozartify i Subscription mogą być gdzieś odseparowane i część potwierdzania, na przykład subskrypcji czy zatwierdzania już płatności, może spokojnie działać jako jednowątkowa kolejka gdzieś tam sobie w tle. Ale już web pewnie trzeba będzie skalować, trzeba będzie przewidzieć ileś instancji tego, bo to jest element, który najwięcej obrywa z ruchu takiego frontowego i potrzebuje największej wydajności. Czysta architektura właśnie daje nam te możliwości, z których Janek skorzystał i bardzo zwinnie, zauważcie, że właściwie podwojenie tej czystej architektury zbudował już w pierwszej iteracji, kiedy przygotował sobie ten minimalny podział i otwierając sobie drogę na pracę nad tą czystą architekturą, nad kodem w przyszłych sprintach, tworząc projekt. Jeszcze o czystej architekturze zachęcam, abyście namierzyli gdzieś prezentację Grześka, z którym działam w Migawce. On akurat zrobił to w Pythonie, opisał czystą architekturę w Pythonie, ale zrobił to trochę w inny sposób, podszedł do pakowania komponentów i klas komponenty, więc jak gdzieś go znajdziecie, będziecie mieli możliwość posłuchać, to bardzo was zachęcam. Zostawiam do siebie namiar, jest mail, prezentację możecie znaleźć pod adresem migawka.it/zca. Prezentację i kodzik, który dziś tutaj prezentowałem, na kilku branżach jest pod tym adresem, także zachęcam do pobrania i zapoznania się z nim. Dobra, mamy sporą chwilkę na jakieś pytania. A, zaraz, co trzeba to rzucić, dobra. Ale to mi coś. Ten? A to rzucić ci? Nie, pytałem, gdzie jest Janek? Gdzie jest Janek? Nie, no postać fikcyjna. Tutaj właśnie śmieszna historia, bo w pierwszej wersji tej prezentacji główną postacią był Seba, bo kojarzy mi się z takim trzypaskowym deweloperem, ale kumpel mówił o archetypach, że to nie jest dobry przykład dobrego dewelopera i niestety wymieniłem na Janka, który jest utożsamiany z budowniczym, rzemieślnikiem i lepiej po prostu pasuje do całej powieści. Akurat Janka nie miałem na pokładzie, także nie wzorowałem się zbieżność z osobami, przypadkowa z przypadkami, lekko wzorowana. Nie wiem, czy ktoś z was próbował w ogóle implementować czystą architekturę i gdzieś się od tego odbił. Akurat się nie odbiłem, ale miałem pytanie. Tak? Tam wykorzystałeś w przykładzie magiczną metodę invoke i zastanawiam się, czy faktycznie coś takiego widziałbyś w rzeczywistym projekcie, czy to było tylko na cele przykładu, żeby uprościć ukazanie samego pomysłu? Ponieważ to, że jest invoke, wydaje się dosyć, jakby sam pattern to jest magic method i to dosyć, jakby to, że tam było dużo metod i zostały one wydzielone do osobnych klas, które teraz są wolne przez invoke, nie ukrywa, że ta klasa robi dużo, tylko że to jest porozdzielane do tych podklas. Znaczy tak, po pierwsze pojedynczą funkcję zapisałem jako klasę, to jest ta transformacja, którą wykonałem i to, że tą klasę można zawołać faktycznie jako funkcję. I zobacz, że to jest pierwszy krok do tego, aby w ogóle mówić o programowaniu funkcyjnym, które jest
bezstanowe i umożliwia, przynajmniej znaczy ma stan na czas wykonania tej funkcji. Czyli jeżeli podejdzie do takiego przypadku użycia, jako funkcji, którą budujesz na początku, pakując tam parametry, no to mamy coś z znanego JS-a, że po prostu tworzymy parametry, przekazujemy tego disa do środka i mamy już coś, co możemy, co może być wykonywalne, tak? I to była właśnie ta idea, którą tutaj chciałem zrobić i faktycznie ten obiekt jest później wykonywany w stanie, którym został zasilony, bez dodatkowych setterów, getterów, co z kolei jest bardzo złym pomysłem i dlatego defensywnie kodując potrzebny do takiego rozwiązania. I tak zastosowałem go w jednym z projektów. Macie jakieś pytanka jeszcze? Bo tak za fajne odpowiedzi, za fajne pytanka, jeszcze takie fajne rzeczy mam dla was takie, bo ponieważ jest ciemno i ten to tak promując akcję z odblaskami, mam tam parę takich do rozdania, do przygarnięcia, więc jeżeli tutaj byście chcieli je nabyć, to zapraszam. Pytanie kolegi nie było fajne. No to zadaj inne. Okej, okay, chętnie bym się dowiedział. Ale ja to nie wiem, bo czy masz pytanie, nie masz? Nie mam. To może ja zadam w imię kolegi, ja zgarnę nagrodę, jeśli będzie fajne. Co powiesz na przykład o cross-cutting concerns w obrębie takiej czystej architektury na przykład? O cross-cutting concerns, na przykład logowanie, transakcje, uwierzytelnienie użytkownika. Wydzieliłbyś to wszystko, na przykład załóżmy, że mamy, w tym prostym przykładzie mamy bezstanowe API, w sensie nie ma sesji. Jest stan inny, ale nie ma samej sesji użytkownika. No, zakładałem, że jest on webtoken akurat, żeby w tym przypadku używać i raczej jestem skłonny właśnie iść w tą stronę niż sesję. Mm-hmm. O czym już chyba nawet z tego miejsca tutaj Kamil opowiadał poremiski, także, że te sesje są zabójcze czasami. Dobra, ale kontynuuj. Okej, okay, czyli na przykład załóżmy, że byłoby takie wymaganie, że wymagamy stanowych sesji. Mm-hmm. Czy wtedy stworzyłbyś na przykład osobny moduł do uwierzytelniania? Czy jakbyś do tego tematu podszedł, do którego miejsca, gdzie w tej domenie byłaby ta sesja wrzucona, uwzględniając to, że na przykład wiele różnych modułów, wiele różnych domen musiałby wykorzystywać ten dostęp do sesji. Domyślasz się, jaka będzie odpowiedź? To zależy. Generalnie tak, no. Zależy, co twoja aplikacja robi, tak? Możesz, jeżeli wystawisz komponent odpowiedzialny za trzymanie sesji, jest to wygodne, widziałem to w jednym z projektów, tak? Ale no. Właściwie musisz przy każdym requestie strzelać ten komponent i masz w tym momencie implementację. No, masz czystą implementację na przykład OAuth'a czy coś w podobie, tak? Ja jestem akurat zwolennikiem przekazywania tego, co komponent potrzebuje, bo tym bardziej, że mówimy tutaj o domenie, więc nie wiem, to powiedzmy, że to powinno być na jakimś etapie middleware'a odwołane już wcześniej, czyli właściwie komunikacja z samą domeną nie powinna wymagać sesji, powinna posiadać właśnie stworzone obiekty, co też tutaj gdzieś pewnie mogło być wyłapane, tak, bo starałem się właśnie już operować po przekazywać do środka to, co jest potrzebne, tak, na przykład wiadomo, że jeszcze sama płatność jest etapem jest czymś wieloetapowym, mamy tam pewną asynchroniczność, czyli gdzieś dostajemy jakiegoś callbacka, to inne po prostu warstwy powinny się zająć walidacją tych requestów, tak, ale mówimy tutaj już o faktycznie możemy mieć komponent na przykład od płatności. Może to być część marketplace'a, możemy ten komponent wydzielić. Z PHP jest jeszcze ta bolączka, że te modyfikatory dostępu uniemożliwiają mu zrobienie takiej fajnej, kontrolowanej mechanizmami języka protekcji, jeśli chodzi o użycie, tak? Więc jest to bardzo umowne, że my skorzystamy z fasady w projekcie. No niestety, nie da się tego wymusić. Znaczy, dałoby się, majstrując autoloaderem, ale to się może bardzo źle skończyć, więc niestety, niestety jest to jest tutaj ułomne. Więc generalnie to dużo zależy od tego, co chcesz osiągnąć i czy tak naprawdę potrzebujesz reużywać później pewnych komponentów, na przykład walidujących płatność. Jeżeli tak, to spokojnie możesz to wydzielić do komponentu i też przetwarzać część na przykład jako request, część gdzieś w tle, bo niekoniecznie właśnie komunikacja od zewnętrznego systemu musi ci lecieć jako odpowiedź na restowe API czy na jakiś endpoint, tylko może być totalnie inaczej spięta między firmami niż takie typowa komunikacja web. Przerzuciłbyś tam dalej? Kurde, zawsze chciałem tam rzucić. A szkoda, że się nie świeci, jak leci. Tak mi. Hej. Ja mam takie pytanie. To, co pokazałeś, to jest jakby wynikiem tego, że często deweloperzy właśnie zaczynali ten taki onanizm technologiczny, rozmowy o frameworkach i tak dalej, i projekty trwały zbyt długo, tak? To mówię, że wynika z twojego doświadczenia, tak? Czy dobrze to rozumiem, jakby?
Dobra, też byłem deweloperem, jeszcze zdarza mi się kodować. Czasami sam sobie wynajdowałem, a zróbmy tam takie kata, nie potestujmy sobie jakąś nową technologię na działanie, na produkcji, nie? Więc generalnie tak, to jest odpowiedź, jak można to zrobić, żeby nie naruszyć projektu, bo są warstwy, które po prostu no, nie mogą ucierpieć. Jeżeli poświęcimy za dużo na poznawanie nowinek technicznych, to mamy przez pierwsze wow, wow, wow technologiczne, a później mamy wow, jaki krótki termin i nie wyrobimy się w terminie, bo projekt już jest zagrożony. Więc tak, generalnie gdzieś to wynikało właśnie z tego. I nie przekładałbym na deweloperów, którzy gdzieś tam pracowali ze mną, tylko też mi się po prostu tak zdarzało gdzieś pójść. Jak to nazywałeś ładnie? Techniczny. Gdzieś tam słyszałem. A nie powiesz drugi raz. Okej, spoko, dzięki. Ja tutaj troszkę dołożę tego o tym frameworku, bo piszemy jednak aplikację webową. Znaczy ona musi odczytać requesty HTTP, odpowiadać JSON-em, wysyłać nagłówki i takie tam inne historie. Jeżeli powiem, że idziemy frameworkless, no to musimy, albo nasza aplikacja nie będzie się z niczym komunikować, albo będziemy pisać samodzielnie obsługę HTTP, odbierać requesty i tak, to też trochę bez sensu. Więc ja rozumiem, że domena jest frameworkless, nie zależy od frameworka. Framework nie przecieka do domeny, ale ta aplikacja jednak musi mieć tą warstwę kontrolera, który odbierze żądanie od klienta i odeśle mu odpowiedź. To nie, my możemy wziąć dowolny framework, to prawda, i możemy go wymienić, ale musimy go mieć. No tak, zgadza się. No, bez wszystkich tych czterech warstw architektonicznych gdzieś to cała aplikacja nie tworzy całości, czyli oprócz domeny musimy mieć framework. Czyli tą decyzję też trzeba podjąć tak naprawdę i to jednak tak, na początku. Ale chodzi o to, że jeżeli tą decyzję odłożysz sobie w czasie, no to dokładnie chodzi o to, żeby ją po prostu sobie odłożyć w czasie. Wziąć na razie, skupić się na tym korze biznesu, a decyzję o samym frameworku zostawić na koniec. Bo być może trzeba pójść frameworkless, tylko to frameworkless często prowadzi do napisania własnego frameworka. Nawet jest fajny tutorial do tego, jak zbudować własny framework, wybierając komponenty z te, które gdzieś tam po prostu są najlepsze z każdego frameworka, budując chyba de facto własny framework, tak? Więc jest takie podejście frameworkless'owe. Z kolei tak, mówisz o tym, że potrzebujemy ten framework do komunikacji, do walidacji, jasne, on jest niezbędny, no bo coś musi z tą domeną gadać, więc nie mówię tutaj, żeby nie używać, nie myśleć o tym wyborze, tylko tak, przede wszystkim odłożyć go sobie na później, kiedy już będziemy wiedzieli, co ten nasz kod ma faktycznie robić, bo to na domenie my się wyrypiemy, nie na techniczne umiejętności napisania kodu i oskryptowania API, czy pogadania z jakimś API Messengera, Facebooka, WhatsAppa, czy jakiegoś innego systemu otwartego, tylko wysypiemy się na domenie i na przypadkach użycia. Bo klient nagle wprowadzi zmianę o 180, 90 stopni, wprowadzi nagle zasadę, która totalnie wszystko zburzy i nie zrozumie, że no przecież jak tam przesunięcie tego w to miejsce, czy zrobienie tego kryterium zajmie dużo czasu. Więc po prostu chodzi o skupienie się na krytycznych rzeczach, o wybadanie ich wcześniej, a oczywiście tą decyzję o frameworku będziemy musieli podjąć później. Tylko podejmiemy ją w oparciu o faktyczne dane. Zobacz, że taki face storage to może być tak naprawdę plikiem gdzieś tam wystawionym w Google, arkuszem w Google, gdzie to się wrzuca po prostu do pliku jako pozycja i też na potrzeby subskrypcji chyba by nawet wyrobił. Ja to chciałem to podsumować to tak, że wziąć framework, a się do niego nie przywiązywać. Znaczy rozumieć, jaka jest jego rola w projekcie. Taka dokładnie była idea i właśnie dlatego, bo naprawdę chciałem, zbudując to rozwiązanie, bo też go zbudowałem, żeby tutaj no, nie opowiadać bajek o czymś, czego nie można zbudować, bardzo dużo poświęciłem też na to, żeby oderwać moduły, komponenty, które przygotowałem, od Symfonii, bo tak naprawdę od niej wyszedłem, że no, na froncie, co no, na pewno jest ciężkie. Nie zawsze to, powiem, że to się po prostu opłaca, tak? Ale podejście do czystej architektury umożliwia zbudowanie właśnie tego pomostu, dzięki któremu kod będzie przenoszalny. I nie mówię tutaj o tym, że nagle wpadniemy na pomysł, że wszedł inny, lepszy framework. Chodzi o to, że odkładamy sobie tę decyzję i podejmujemy ją świadomie. O tą świadomość mi dokładnie chodzi tutaj. I tą ideę chcę przekazać. Dobra, myślę, że... Ja chciałem zapytać, czy możesz powiedzieć jakiś content książki generalnie, jeśli chodzi o ten temat, który poruszasz? Z tym, że taki disclaimer, że przyszedłem w 20 którejś minucie, bo przyszedłem z poprzedniej prezentacji, więc nie wiem, jeżeli o czymś wspominałeś wcześniej. Książek nie podawałem, no bo właściwie sam termin czysta architektura, jego autorem jest Robert Martin, znany z
czystego kodu mistrza, czystego kodu, zwinnego wytwarzania oprogramowania, bodajże też ma taką pozycję, więc generalnie jego książeczki. Do tego, żeby zrozumieć domenę, tak naprawdę no, musisz tam dołożyć w pewnym momencie Evansa i DDD. I jeszcze jest jedna książeczka, wyleciała mi z głowy. Kojarzę okładkę taką niebieską, ale też, która podchodzi lekko inaczej niż Evans, bo Evans opisuje po kolei wszystkie agencje, repozytoria i u niego można przestać czytać tam po pierwszych rozdziałach i niestety źle to zaimplementować, bo omijając konteksty ograniczone, które są największym wyzwaniem tutaj, a kończąc na przykład na samych repozytoriach. Więc ta druga książeczka, wiesz co, napisz mi na adres, ja ci podeślę. Dobra. Konkretnie, bo... Nie. A, czekaj, to faktycznie, Vernona. Niebieska to Evans, nie? Czerwona Vernon. Zależy chyba, jakie wydanie. Evansa kojarzy czarne takie. Vernon, faktycznie, dobrze. Dobra, jeśli nie ma więcej pytań, to kończmy, bo też chcę zwolnić tutaj, mówić sobie przyszłemu kolejnemu prelegentowi. Dzięki bardzo.